dzisiaj Państwa gościem, gościem Radia 5, pani Bożena Kamińska, poseł Bożena Kamińska i dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury w jednej osobie. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie radiosłuchacze Radia 5. Dzisiaj pora na świeże jeszcze wspomnienia dotyczące kolejnego festiwalu Muszelki Wigier. No, jedna z największych, jeśli nie największa impreza organizowana w Suwałkach w tym roku. Szczególna impreza, bo po raz pierwszy odbyła się w nowej siedzibie Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Jana Pawła II. Tak patrząc na panią, pani poseł, no, mogę chyba śmiało zaryzykować, że wszystko się udało, tak? No absolutnie, oczywiście wszystko się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni, a przede wszystkim mieliśmy wielki komfort, bo po raz pierwszy od 13 lat nie martwiliśmy się o pogodę. Wszystko działo się w jednym miejscu, na dużej scenie, w zapleczu również sal do prowadzenia warsztatów i tutaj naprawdę było to dla nas bardzo komfortowe. Jak sprawdził się SOK jako arena Muszelek Wigier? Tak jak widać na YouTubie, bo mnóstwo jest filmów z tego koncertu galowego Muszelek Wigier 2013. Wygląda scena przepięknie. Po raz pierwszy mogliśmy tutaj zaprezentować się na profesjonalnej scenie, w pełnych światłach, ze scenografią również profesjonalnie przygotowaną tu przez zarówno instytucję naszą, jak i instytucję, która nas wspierała dodatkowymi doświetleniami i wykonaniem dodatkowych elementów. Telewizja Polska, program pierwszy, przyjął patronat nad tym festiwalem. Również materiał był kręcony do dwóch odcinków telewizyjnych z tego koncertu galowego. Wszyscy są bardzo zadowoleni. W telewizji? W telewizji będziemy mogli to oglądać przez lipiec, sierpień i wrzesień, czyli 3 miesiące, 2 odcinki po 23 minuty będą pokazywane na antenie programu numer 1, numer 2, Polonia, TV Kultura, jak również telewizja regionalna w Białymstoku. No, przy okazji znakomita promocja tego obiektu. Cała Polska dowie się, jaki piękny ośrodek kultury jest. 1000 osób, które odwiedziło nas na tym festiwalu, przyjechało z 7 krajów Europy, jak również z całej Polski, są zachwyceni i naprawdę szczerze nam zazdroszczą takiego zaplecza do pracy. A proszę nam zdradzić, co tak w kuluarach mówili ci goście ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa? No, poza zachwytem to oczywiście są bardzo zadowoleni i zazdroszczą nas. Zazdroszczą nam przestrzeni, szczególnie do pracy edukacyjnej. Duże sale taneczne, które są po 250, 200 metrów, 150 z lustrami, z drążkami, dają fantastyczne możliwości do pracy z dziećmi w różnych kategoriach tańca, do prowadzenia warsztatów. Sale muzyczne, sala kameralna, duża sala, która jest naprawdę z dużą przestrzenią taneczną, jeżeli chodzi o scenę i z bardzo dobrą akustyką, którą wszyscy podkreślają. To tylko się cieszyć i sami, którzy przyjechali nawet z Polski, zespoły powiedziały z Warszawy czy z okolic Warszawy, Poznania, Łodzi, że tam nie mają takiego zaplecza, jak my mamy w Suwałkach. I dodali, że chętnie tutaj wrócą. Na pewno.